Przed nami jeszcze ostatnia część naszej konferencji. Cieszę się, że zostaliście Państwo jeszcze z nami do tego momentu. Chciałbym, żebyśmy wrócili teraz do takich najważniejszych aktorów dzisiejszego naszego spotkania, czyli do szkół, które w nim uczestniczyły. Chcemy wręczyć tytuły szkół ambasadorów Szkoły dla Innowatora. Szkołom, placówkom, które nie tylko zmieniły siebie, ale też już teraz starają się dzielić tymi doświadczeniami z innymi placówkami albo w swojej społeczności lokalnej, w swoim mieście, w swojej miejscowości, albo też szerzej. To wyzwanie dzielenia się z innymi podjęło już 16 szkół, 16 z 20, czyli całkiem spora część placówek, które z nami pracowały, mimo tego, że projekt dopiero się kończy. I dzisiaj 12 z tych szkół takie tytuły odbierze, dwie już odebrały w czasie przerwy, bo ich przedstawiciele musieli wyjechać do swoich szkół, bo wiemy, że to jest taki moment bardzo gorący. Więc zaproszę teraz na scenę pana Marcina Łatę, naczelnika Wydziału Polityki i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zapraszam raz jeszcze. Zapraszam pana Tomasza Kulasa, zastępcę dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zapraszam również. I zapraszam obecną już de facto na scenie panią Małgorzatę Stadulną, szefową programu Szkoła dla Innowatora, członkinię zarządu CEO. Bardzo miło. I teraz tak, będziemy się starali, państwo musicie przejść tutaj przede mnie, bo jesteście głównymi aktorami. Będziemy zapraszali kolejne szkoły w takim alfabetycznym, w takiej alfabetycznej kolejności i będziemy wręczali tytuły szkół ambasadorów. I w pierwszej kolejności zapraszam pana dyrektora Kazimierza Lończuka ze Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie. Z ostatniego rzędu. Musimy tutaj dotrzeć logistycznie. I zapraszamy, żeby postać na scenie. Kazimierz tam będzie poprosił na prawo, żebyśmy się wszyscy zmieścili. A teraz zapraszam Andrzeja Wasilewskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Takie tak zwane family photo będzie na samo zakończenie tej ceremonii. Zapraszam Wiesława Szczepanka, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Bieńczarowej. Na razie sami mężczyźni z jakiegoś powodu. Mimo tego, że edukacja jest kobietą na pewno w naszym kraju. Ale już przełamujemy tę tendencję, bo zapraszam Agnieszkę Śliwińską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Józefa Piłsudskiego Elblągu. A teraz zapraszam panią Agnieszkę Ćwik z zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Marii Konopnickiej w Kamienicy, województwo dolnośląskie. Zapraszamy serdecznie. Agnieszka mówi, że daleko. Nie wiem, czy to do Warszawy, czy na scenę. I teraz ponowne zaproszenie na scenę dla Marka Krukowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 imienia Jana Pawła II w Lublinie. A teraz zapraszam panią Izabelę Knul, dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Łasku. Zapraszamy cię, Izo. Nie mam 100% pewności, czy jest z nami pani Katarzyna Ciesielska.
Jest. Super. Pani Katarzyna Ciesielska, która reprezentuje Szkołę Podstawową nr 162 imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi. Cieszymy się, że z pani znamy też. W Szkole w Łodzi teraz dochodzi zmiany dyrekcji, w związku z tym idzie nowe. Cieszymy się, że jest pani z nami. Byliśmy w Łasku, byliśmy w Łodzi, będziemy teraz w Mińsku Mazowieckim i zapraszam pana dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Zapraszamy cię, Grzegorzu. Proszę się nie obawiać, dla wszystkich będą tytuły. Zapraszam teraz też ponownie Agnieszkę Jankowską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. Agnieszkę widzieliśmy w pierwszym panelu, bardzo nam miło. Chcę powiedzieć jeszcze, że to jest nie lada wyzwanie dzielić się swoim doświadczeniem z placówkami ze swojej okolicy. Często tam lokalnie powstaje jakaś taka dynamika bardziej rywalizacji niż współpracy, więc tym bardziej chcemy docenić ten wysiłek wszystkich szkół, które dzielą się tym, czego nauczyły się w Szkole dla Innowatora z innymi. A teraz zapraszam panią dyrektor Annę Szyfter ze Szkoły Podstawowej nr 58 imienia Jerzego Kukuczki w Poznaniu. Zapraszamy Aniu. I na samo zakończenie, last not least, pani dyrektor Jadwiga Zaryczna-Rosu ze szkoły w Szprotawie. Szkoła podstawa nr 1 imienia Janusza Kruczaka w Szprotawie. Największe brawa oczywiście. Super, no właśnie na koniec, ale na środek. Raz jeszcze wielkie gratulacje i wielkie podziękowania dla was, bo robicie super rzeczy i brawa dla wszystkich dyrektorek i dyrektorów. Dziękuję bardzo. Teraz moment na family photo. Rozumiem, że się udało, tak? Dobra, to jest tutaj. Będziecie widać. Spoko. Już widzicie. Super. Dziękuję państwu raz jeszcze. Raz jeszcze brawa. Brawa dla was. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy jeszcze na... Nie wszystkich zostałem poproszony. Aha, czyli będzie jeszcze niespodziewane przemówienie. Dobra, ja potem jeszcze też będę przemówienie. Niespodziewane, nie było tylko w grafiku Jędrzeja, w pozostałych było. Kochani, zostałem poproszony przez moich przyjaciół ze Szkoły dla Innowatora o krótkie zabranie głosu. To był cudowny czas dla nas. Naprawdę się zmieniliśmy. Opadły te wszystkie pudry z nas, sztywnych dyrektorów. Rozwinęliśmy się doskonale. Jesteśmy przekonani, że też rozwinęli się nasi nauczyciele. Panie naczelniku, panie dyrektorze, to był świetny pomysł ministerstw. Naprawdę świetny i oceniamy go wszyscy bardzo dobrze. Nie zostawcie tego w połowie drogi, tylko brnijcie dalej, mimo tego, że wiem, że to będzie duży wysiłek. Jędrzeju, dla ciebie i dla was wszystkich przeogromne podziękowanie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Nie chcę was państwu tutaj trzymać, także dzięki wam. Możecie sobie tutaj przejść na 13. Dzięki. Dziękuję też Grzegorzu za te słowa. To bardzo miłe zawsze, żeby to słyszeć. Bardzo miłe. Dzięki.
Ja jeszcze tylko dosłownie kilka słów chciałbym powiedzieć. Chciałbym Państwu podziękować za udział w tej konferencji, w tym spotkaniu i online, i offline, bo byliśmy tutaj w dwóch światach. Mam nadzieję, że dla Państwa ten dzień był na tyle tak inspirujący, jak dla nas te 3 lata. Staraliśmy się zmieścić jak najwięcej tego, czym się tutaj, czego się dowiedzieliśmy i podzielić się tym, będąc też ambasadorami Szkoły dla Innowatora. Mam nadzieję, że Państwo gdziekolwiek nie pracujecie, czy w szkołach, czy w innych instytucjach, będziecie mogli z tych materiałów i z tego dorobku Szkoły dla Innowatora dalej korzystać. Ja zapraszam, tak jak Małgorzata, na stronę szkoła-dla-innowatora.org.pl. Tam już są i będą się pojawiały jeszcze sukcesywnie kolejne materiały, między innymi te publikacje, które dzisiaj otrzymaliście, ale też nowe materiały, kursy internetowe dla nauczycieli. Będziemy o tym też informować i być może skorzystamy też z tej listy osób, które zarejestrowały się na konferencję. Ja chciałbym jeszcze na koniec podziękować zespołowi Centrum Edukacji Obywatelskiej, który ten projekt prowadził. Oraz wszystkim doradcom, doradczyniom, trenerom, trenerkom, którzy w tym zespole pracowali. Ta grupa doradców to było 40 osób, które były twarzami tego projektu dla szkół, które w nim uczestniczyły. Tak jak mówiłem wcześniej, że nic się nie wydarza w edukacji, jeśli nie zmieni się relacja między nauczycielem a uczniem. Tak samo w tym projekcie gro tego, co się wydarzało się w relacji między doradcami, doradczyniami, a dyrektorkami, dyrektorami i nauczycielkami, którzy w tym projekcie pracowali. Ale tak naprawdę tutaj w sercu tego programu pracowało bardzo liczne grono osób tutaj w biurze CEO, a raczej w domach pracowników biura CEO, bo to była pandemia. I chciałbym te osoby wymienić. Mam nadzieję, że nagrodzimy ich wszystkie brawami. Chciałbym zacząć od Małgorzaty Stadulnej. Magdalena Bogusławska, Paulina Chrostowska, która opiekuje się Zoomem teraz, Agnieszka Arkusińska, która jest tutaj z nami, Karolina Janeczek, która już w innym miejscu, ale tworzyła ten projekt przez wiele lat, Ewa Jajszczyk, która jest gdzieś na sali jest. Ewa stoi nie za filarem, ale przed reflektorem, w związku z tym jej nie widać. Monika Malesa, która pomagała nam dzisiaj tutaj w rejestracji, a opiekuje się finansami. Kasia Dmitruk, między innymi pracując z publikacjami. Artur Krupiński, Małgorzata Skóra, Michał Lisicki. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem, ale wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Brawa dla was wszystkich. Super, dziękuję. Dziękuję Państwu i do zobaczenia, mam nadzieję, przy kolejnej okazji rozmowy o kompetencjach. Dziękuję. Ja się jeszcze dorwę, bo skoro Państwa wszystkich witałam, tak też Państwa chcę pożegnać. Także dziękuję bardzo za dobrze spełniony dzień. Było mi bardzo miło się z Państwem spotkać, rozmawiać. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia przy innej okazji. Kolejnej, następnej. Dziękuję.